Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Prorocy pełni natchnienia zwiastują Bożą nowinę. Już wkrótce Chrystus nadejdzie, zbawienie niosąc ludzkości. Dlatego światło poranka przenika serca weselem, a przyszłej chwały zapowiedź już dźwięczy w hymnie radosnym. Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł, to nie dla sądu nad światem, lecz aby rany uleczyć i uratować ginących. A drugie przyjście ostrzega, że Pan do bramy kołacze, nagrodzi wtedy wybranych wiecznością swego królestwa. Szukamy Ciebie, o Chryste, by ujrzeć Twoje oblicze, a mając udział w Twym szczęściu, wysławiać Trójcę na wieki. Amen. Ty, Betlejem w ziemi Judy, wcale nie jesteś najlichsze, bo z Ciebie wyjdzie Władca, który będzie pasterzem mego ludu, Izraela. Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce. Tobie chcę śpiewać, o Panie. Będę szedł drogą nieskalaną, kiedyż Ty do mnie przyjdziesz. Będę chodził z sercem niewinnym wewnątrz swojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. W nienawiści mam czyny przestępcy. Nie przylgną one do mnie. Przewrotne serce będzie ode mnie z daleka. Tego, co złe, nawet znać nie chcę. Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu. Pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę. Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, aby ze mną zamieszkać mogli. Ten, który kroczy drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał. Kto knuje podstęp, nie zamieszka w mym domu. Nie ostoi się wobec mego wzroku, kto rozgłasza kłamstwa. Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi. Wypędzę z miasta Pańskiego wszelkich złoczyńców. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty, Betlejem w ziemi Judy, wcale nie jesteś najlichsze, bo z Ciebie wyjdzie Władca, który będzie pasterzem mego ludu, Izraela. Podnieście głowy, oto się zbliża Wasze odkupienie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Ojców naszych, i pełen chwały, a Twoje imię jest błogosławione na wieki. Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami. Wszystkie Twoje dzieła są pełne prawdy. Twoje drogi są proste, a wyroki najsłuszniejsze. Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość, odstępując od Ciebie. We wszystkim przewrotność okazaliśmy i nie słuchaliśmy Twoich przykazań. Nie opuszczaj nas na zawsze i ze względu na świętość Twojego imienia nie zrywaj Twojego przymierza. Nie odbieraj nam swego miłosierdzia przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego, Twojego sługę Izaaka i Twego świętego Izraela. Im to przyrzekłeś, że rozmnożysz ich potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na morskim brzegu. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma już władcy, proroka, ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani daru pokarmów, ani kadzenia. Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów i doświadczyć miłosierdzia Twego. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony
znajdą upodobanie u Ciebie, tak jak całopalenia z baranów i cielców i tysięcy tłustych owiec. Niech się dziś stanie nasza ofiara dla Ciebie i spodoba się Tobie, bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą. Odczuwamy lęk wobec Ciebie i szukamy Twojego oblicza. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Podnieście głowy, oto się zbliża wasze odkupienie. Jutro doznacie zbawienia, mówi Pan, Bóg zastępów. Błogosławiony Pan, opoka moja. On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem. On, który mi poddaje ludy. Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego? Czym syn człowieczy, że ty o nim myślisz? Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek. Dni jego jak cień przemijają. Nachyl swych niebios i stąp po nich, Panie. Gór dotknij, aby zadymiły. Rozprosz ich uderzeniem pioruna. Wypuść swe strzały, by ich porazić. Wyciągnij swą rękę z wysoka. Wybaw mnie z wód ogromnych. Uwolnij z rąk cudzoziemców, tych, których usta mówią kłamliwie, a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi. Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową. Grać Ci będę na harfie o 10 strunach. Ty królom dajesz zwycięstwo. Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jutro doznacie zbawienia, mówi Pan, Bóg zastępów. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej. W dniu jutrzejszym grzechy ziemi będą zniszczone. W dniu jutrzejszym grzechy ziemi będą zniszczone. I zapanuje nad nimi Zbawiciel świata. Grzechy ziemi będą zniszczone. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W dniu jutrzejszym grzechy ziemi będą zniszczone. Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania i porodziła swego pierworodnego Syna. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga
z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania i porodziła swego pierworodnego Syna. Chrystus, Odkupiciel, przyjdzie w wielkiej chwale i majestacie. Módlmy się do Niego i pokornie wołajmy. Przybądź, Panie Jezu. Chryste Panie, który przyjdziesz w chwale i mocy, wejrzyj na nas grzesznych, abyśmy się stali godni Twych darów. Przybądź, Panie Jezu. Ty przyszedłeś objawiać ludziom dobrą nowinę. Daj, abyśmy zawsze głosili Twoje zbawienie. Przybądź, Panie Jezu. Ty jesteś błogosławiony, żyjesz na wieki i rządzisz wszystkim. Dozwól nam z radością oczekiwać błogosławionej nadziei i objawienia się Twojej chwały. Przybądź, Panie Jezu. Oczekujemy z tęsknotą Twego przyjścia. Pociesz nas uczestnictwem w darach Twego bóstwa. Przybądź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj, aby radość z Twojego przyjścia podniosła na duchu ufających Twojej dobroci, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.